Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki, kochani. Odcinek, powiedzmy sobie, bonusowy. O, chciałem sobie nagrać po prostu odcinek i sobie nagrywam. Mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza. Natomiast, kochani, musimy... No właśnie, robić cały czas to, bo mamy tutaj, słuchajcie, czy to ma sens? Nie, to nie ma sensu. Fajnie, że to jest przetłumaczone tutaj, Spirit Essence. Zebrano, zużyto, dobra, jest. Zużyto 369 w sumie? To jest zebrano, ale to nie jest ten... Nie, to nie jest to. Kurde. Bo o to mi chodzi, nie? Czarnoksięska ponęta. Zysk wybrany o wybraną osadę. 50% więcej, rozumiem, czy 150%. Bo żadnej misji tutaj, rozumiem, nie mam. Misje. Mamy najazd na najeźdźców. Trzeba będzie to splądrować. Krwawa waluta, to jest czarna kolumna. Też splądrować trzeba. I rzeź na stepach. To pilnuj, by zbudowano mroźny posterunek. Nie chcę tego robić. To... Jak to mogę? Nie chcę tego robić. Dobra. Kochani, tu zabierzmy. Gdzie jesteśmy? Matką Ostankią jesteśmy. Tu chcę tylko zobaczyć, czy tutaj się uzupełniamy. Tak, ja tu miałem po prostu chyba już kliknąć turę. Natomiast troszeczkę widać, kochani, że kolory podbiłem, bo jakoś tak... Znaczy, ja to widzę normalnie tak, jak było, tylko ja po prostu... O kurde, zasadzka. Legion Chaosu, Gemuin. Dobra, no zobaczmy się. Tutaj... Mogłem wejść w sumie w tryb chociaż... Nie mogłem wejść w tryb obozowy. Dobra, zobaczymy. Mamy troszeczkę rannych ludków, to jest zasadzka, natomiast... no zobaczymy, kurde. Jak przegramy, to będzie niefajnie. No ale cóż. Mamy trochę rannych jednostek, ale... To nie są takie, wiecie, to nie jest taka armia jak Konstantyna, że same jednostki strzelające były, nie? Brązowe miśki. Dobra. Zobaczmy, co się dzieje. Dzieją się takie rzeczy, że tu atakują nas ci, tutaj ci. Atakujmy tu, atakujmy tu. Wy, moi mili. Nie mam pojęcia, gdzie będziecie atakować. Nie, może z tej strony bardziej. Sama katapulta. Atakuje. Tu są te. Właśnie, to są niestety, kurde, wojownicy z halabardami, z kopczybyki. Dobra. Tu zróbmy tak. Ty biegnij na krwiopuszczę. Ty uciekaj. Mamy ich, kurde, spowolnić tu. Spowolnimy ich. Te jednostki muszą gdzieś iść w tamtym kierunku. Zrobimy tak. Wy bardziej byście byli z tej strony. Wy z tej. Tu. Te trzy jednostki tylko. Już nie ustawiłem. Wy tu, tak? Tu. Powolutku to ustalmy. Wrzućmy tu serce zimy. Nie ma co się zastanawiać, tu trzeba uciekać. Jest latający, nie? Pomóżmy.
zniośli krwiopuszczowie. Wyjdźcie. Dobrze, nie, wywalczcie tam. Tu natomiast jest problem. Wyknijcie stąd. Jest Asawar. No to jest problem, kurde, trochę. Więc trochę, myślę, duży. Palni serce zimy tu. Tu jest koteł. Zróbcie przewagę. Tu jest ten śmieszny. Tu wbić po prostu i dać im bonusy, nie? Uda, ale... Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, wbijmy tu, wbijmy tu. Szapty. Dobra, pomóż tam. To jest bardzo głupi pomysł, chodź tu. Dyscyplina, wigor. Genii, dawaj. Kurde, bo musimy... Musimy anulować, bo przegramy, kurde. Popali nas nieźle. No ci są, kurde, całkiem nieźli. No niech oni się tutaj, kurde, rozsypują. Tu. Chodźcie. Dobra, skończmy go. Można obrażenia. Może się to uda, może nie. Zobaczymy. Pieseły. Szapty. Nie, tam są szapty. Aj, kurde, smutek. Przyzwane, nie? Nie toperze. Tak mi się wydaje.
Ewgenii, wychodź. Przyzwanie tutaj, zajebiście po prostu. Bima Savara będzie może łatwiej. Ja może, bo nie wiem. Bardzo staje. Pomóżmy tu. To jest skurczybyk krwiopijca. A Savar nie żyje, super. Spore straty, kurde. Ale... Walcz. Co robicie? Atakujcie. Wróć, wróć, bo się przydasz. No, jest tragedia, w sensie taka, że każdy sobie strzela gdzie chce i robi sobie co chce. Ewgenii, kurde, daj radę. Pizza. Trochę rezerw mamy jeszcze, ale... Ewgenii, kurde, no właśnie chciałem cię wyjąć stąd. To się, kurde, nie udało. No nie mów, że przegrywamy to, bo nie powinniśmy tego przegrać. Dostają ci, dostają. Nasi tu niestety wycięci w pień. No, smutek. Smutek, no jeszcze kurde, bo jest pół na pół. Także to nie jest tak, że wygrywa. Wygrywamy. Kolejne skurczybyki przyzwane. Nie wiedzieć skąd, po co. Jesteś rozbita, nie? Ale wrócisz chyba kiedyś jeszcze. Miejmy nadzieję, jak sytuacja wygląda tu. Tu jest misiek. Tam w ogóle. To tu. Jest duży cel, skończmy z nim. Ten podlatuje. W
Naprawdę jeszcze wracają tutaj. No muszę w tym trybie, kurde, powolnym rozgrywać tę bitwę. Ja wiem, że ona jest na... na wyniszczenie. Wiem, widzę. Nie, 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 dokończcie go. Dobra, ten widzę, że też dostaje. Ci jeszcze się tutaj wzięli skądś. No oni się wzięli. A kurczę. Sądziłem. Tak będzie łatwo. Idźmy tu, idźmy tu. Lajmy w tych. Piernicze. O tu, masz jeszcze jakieś czary mary, może to przechyli nas. Jedyna jednostka sensowna to jest ta. Wygrywamy, kurde. Masakra. No cóż. Jeden przeżył. Ważne, że miśki przeżyły. Dwie jednostki tych. O kurde. O kurcze, blaszka. A, dowiedziałem się ostatnio, że to, że zużywamy amunicję, to też nam na przykład powoduje, że jak zużyjemy całą amunicję, to nam obniża jakby zwycięstwo, tak? Czyli nie pewne, a na przykład drobne. Ale nie sądziłem, że kurde. Byliśmy ranni zresztą. Znaczy, no i mieliśmy, kurczę, byliśmy no, zasadzeni, więc jakby nasza katapulta nie dała rady. Trzeba było ją porzucić w sumie w pierwszej kolejności. Także katapulta, uszapti, ci przeżyli, ci zginęli. Jeden, żywioł bestii. Ci przeżyły, dwa te. No i Jewgeni, kurde. Ale Jewgeni ranny jest, także wynieśli go. Ale że tu jednostki, kurde, nasze walczące w zwarciu dały radę. 2600. Weźmy. Ten jeszcze nas zaatakuje jeszcze raz? No nie, nie powinien. Czemu mi się to włączono? Z automatu. To jest pytanie. Bo ja to splądrowałem wtedy, nie? Choć tak, tu mnie obsiedli w 15. Ularian. Rachowacze. No z nimi nie mam tego. Wojny już. Z apokalipsą też nie. Z tymi. No i właśnie. Mam trzy pełne. No trzeba będzie to splądrować tutaj za chwilkę. Ty byś chciał, żebym dołączył do wojny. No właśnie przed chwilą podpisałem z nimi. To nie jest absolutnym durniem. No nie. Ja wiem, że to inna frakcja była, ale
Nie, to nie, uchodźcy wojenni kolejni. Ale tu niedźwiedzi. Właśnie nie wiem, czy to jest tak, że z każdą frakcją. No, Ewgenii, ile? Nie będzie trochę. No, trzeba będzie, kurde, kogoś tutaj wrzucić. Stanu. Taktyk. Ten taktyk to nie jest głupi pomysł. Plus 5 na własnym terenie, kurde, dobra. Mamy weterani z, kurde, z Prag, ale to było zignorowano. Dobra. Bewitching Lure Hex. No, lure to jest, kurczę, ta. Właściwie to jest przynęta, nie? No dobra. No to to. Zastanawiałem się właśnie, kurde, kiedy to będzie. Jakaś, wygraj bitwę kolejną. Czarnoksięska ponęta. Fiodora Ungolka i jej siostry rozpowiadają osobliwe pogłoski, gwędząc o niebezpiecznej, potężnej wiedźmie i klątwie zdolnej zmądzić umysły słabowitych śmiertelników. Skwapliwie dzielą się informacją o tym, gdzie ostatnio widziano ową guślarkę, ale ich udawany przestrach i entuzjastyczna chęć pomocy budzą twoją podejrzliwość. Zdaje się, że szykują pułapkę, ale twoim zdaniem warto będzie dać się w nią złapać. Jeśli siostrzyczka dysponują rzeczoną klątwą, należy wydrzeć im tę wiedzę brutalną siłą. W razie potrzeby dosłownie pogrzebiesz im w głowach. Okej. Okay. Drogi siły. Są nasi, są niedźwiedzie, są te. Orkowi robotnicy w ogóle. Śniarze klingi. Kurde. No dobra. Ty, Ewgeni. Nie, nie, Ewgeni, tylko ty miałeś iść tam, ale... Azrax. Wiecie co? Zaraz się ruszymy, tylko chcę, kurde, to przemyśleć, żeby to było mądre poruszenie się. Ten tu idzie. Tu jest Astrogot, ale on uciekł. Kazałem mu spadać, ale uciekł. No trzeba będzie go, kurde, albo mu wypowiedzieć wojnę, bo z kim ty masz wojnę jeszcze? Z tymi. Z tymi my go nie lubimy. Patrzę tutaj na te tereny. Może z Drajchą zagadamy. Okej. Okay. Weź dołącz do wojny. Minus 44. To nie. Zaraz pomyślimy dalej. Natomiast tu, kurczę, balistyka gromu, zasięg plus 15. Kartel portowy. Produkcja surowców, fajna sprawa. Zarządzanie. Odporność na ogień, spoko. Ta odporność na ogień, kurde, by nie była głupia. Pomyślę o tych blunderbassach, jak oni się, kurde, nie strzelcy, jak oni się nazywają. Garłacze. No nie? Garłacze napierniczają ogniem. Duch Prag, bo żeby to kliknąć, to muszę mieć lodowy pryzmat. W sumie amunicja dla nich też może być niegłupia. Patrzenie, koszty działań patriarchów. Wiem, że tutaj mógłbym różne rozwoje dać. Straż portową. Plus 2 jednostek kawalerii piechoty. No to spoko. Małe gromy mają płonącą amunicję. Zasadzeń bojowych. Więcej amunicji. No dobra. Chodźmy tu. Właśnie, Astragot, kurde, dostał ostatnio. Jednostki, piekielna gwardia, no to nie są łatwe. Łatwe te, no ale dobra. I ty miałaś dołączyć do... Gdzie jest armia? No tu jest Kaśka. Tutaj, do Timura. Dobra. Wracaj do nas. W porcie. Cztery jednostki, tu. No właśnie, więcej drużynasów. Czterech tych. Tak, miałem sobie tutaj... tylko to jest w trybie obozu mogę sobie robić.
No dobra. Pójdźmy tu. Tak, bo to Zetaina miałem, tak. Tak, to już sobie zróbmy. To są dwie tury, co prawda, no ale dobra. Kaśka tu i Timur. Właśnie. Ogólnie będziemy szli w tym kierunku. Tamar Aleksandronów. Jeden. Dobra, mamy 3000 w ogóle. 5 koła mamy dodatkowego kosztu. Kurde, byśmy mieli 8 koła tutaj. Ale mamy tutaj armii 4 i tam jest 5 i 6, więc też nie jest najgorzej. No dobra. Kasieńka, ty masz wszystko. No chyba, żeby kurczę. Agina. Zobaczymy. Na razie tak. Wiesz co, mój miły, ty na razie wpiernisz się tu. Uzupełnij się. Potrzebujemy to. Tu mogę wrąbać sobie. Zerbunku bohatera nie. Jest minus 10%. No trzeba będzie się kurde trzymać. Ten mam nadzieję ucieknie. No i Konstantynem spróbujemy tam dobiec. Potem ewentualnie nie wginijem, jak powróci. Globalnie kogoś coś, kurde. Trzy tury. Ile ty się będziesz leczył? Cztery. To może i by, kurde, nie było głupie. Tylko w następnej turze. Opłaca się to, kurcze, robić w następnej turze? Drużyna z berdyszami. Skuteczność przeciwko dużym wrogom. Dobra, dorzućmy jedną tu jednostkę. Były dwie, tych dwóch mamy. Aż chociaż tak myślę, kurde. Jakiś kawalerii, kurcze, nie wziąć. Może glewiami. Albo żadnych pająków, miśki. Właśnie nie wiem, kurde. Miśki jakoś tak nie do końca mi tu pasują. Jest mały grom, to są trzy tury. Straciliśmy, właśnie. Straciliśmy jednostki. O kurde. No bo z elfów chyba nie potrzebuje nikogo. O kurczę. Mistrzów miecza Hoeta. Proszę, że to będzie trochę tańsze, kurde. Ewentualnie. Jest wielki orzeł. Jest, kurde, feniks lodowy kolejny. Żeby mieć kogoś, kurde, szybszego. Jakąś, kurczę, albo konnicę, albo lwie rydwany. Lwie rydwany mogą być niegłupie. No! Bo tutaj będziemy mieć cztery jednostki. Reszta jest atakująca w zwarciu. I to w sumie bez sensu to przełączać teraz. Na tamten tryb. I zastanawiałem się właśnie nad tym. Nad tym. Dobra, to bez sensu. No, niech to zostanie. Pieniądze mamy, także spoko. Okej, kochani. Baba. Czu? Albo my się werbujemy tutaj. Myślę, że nas tutaj nikt nie zaatakuje, nie? Zwłaszcza, że mamy w tym trybie... Pięcie zasadzki 75, dyscyplina w wronę w zwarciu plus 5 niby.
Miejmy nadzieję. Tutaj aszlak trzeba zrobić. Tu są spaczenie, tempo uzupełniania strat. Tak, to potrzebujemy. Dobra. Pawla. To jest Katarina. Resist chaos, co to daje? Rezerwy na sekundę. Spoko. Ale weźmy tych Summon Spirit, czyli czyhających. Pawla, ty płyniesz tu. Samonapełniający się kowsz. Płynięcie. Spoko. Musowa rekrutacja. Okej. Po uzupełnieniu strat tutaj. No ale kurde, nie mam żadnych tych. No płyniemy, kurde. Płyniemy sobie dookoła. Będziemy zbierać te wszystkie wyspy. Jakieś. Ale zauważyłem, że nie ma tego. Nie ma czachy. Nie? Już czachy nie ma i nie będzie. To były jakieś takie... Ultra OP. Nie? Zobaczcie. Są wyspy różnego rodzaju, ale ani jednej czachy. Chyba, że faktycznie została wywalona ze względu na to, że była Ultra OP. Betrayers. No dobra. Nie ma to nie ma. Kagina, no właśnie. Co ty możesz, kurczę, zrobić tutaj? Możesz wykradnąć technologię. Wykraść, przepraszam bardzo. Jest porażka niestety. Ale jak mówię, mamy pieniądze, więc niech ona sobie kradnie to. Natomiast czy my mamy budynki wpływające na technologię? To są te polepsze. Doświadczenie, tutaj nie. Jednostki, produkcja futer. Limit bohaterów. Tu raczej też nie. No te zrobimy wszystkie, więc spoko. Nie mamy takich budynków. A szkoda. Nieprzydzielone punkty umiejętności Iriana Liakowa. No, musisz się uzupełniać, kurde, Iriana, bo naprawdę. Następne ulepszenie budynku to jest to. Dobra, zróbmy. Gdybym miał się tutaj nagle, kurde, rekrutować, bo może tak być. Dobra, mamy za Fastrę. Miśka mamy. To jest 6500. Ale mamy pieniądze, kurde. 60 koła mamy, więc... No właśnie, tych chciałem, kurde, zrekrutować, ale nie miałem, więc zróbmy. To są dziewczyny z dzidami, szeroko rozumianymi. Ten biegnie. No, ale nas dziabnął, kurde, mocno. Ale miał dobre jednostki, temu trzeba przyznać. A my mieliśmy troszeczkę rannych jednostek. Jest to Roland. No, także pójdziemy, kurde, w Legion Chaosu. Ta dekadencji idzie i wygrywa. No to niedobrze. Król Inny. Właśnie nie wiem, czy to jest... Enklawa drużyny przyjmijmy. Gotowość do działania. What? Sadika kokoszka. Czy ty byłaś, Talika? U Kasienniki? Tak mi się wydaje i zerbowaliśmy tego, ale byłem przekonany, że straciliśmy, kurde. No dobra, no teraz nietoperza nie potrzebuje. Znaczy potrzebuje w sensie. Nie mam za dużo jednostek, powiem szczerze, taki. No miśki gorsze są, kurde. Miśki mają, chociaż nie, prędkości mają, a tak zwarciu mniejszy mają miśki. Tak, bo miśki mają 69. Nie, tu są gorsze o 17.
I miści są lepsze po prostu. Premię do szarży mają ci i pancerz mają, więc większy czekający. Dobra. Idź. Myślę, że poczekamy na Talikę tutaj moment. Karina, bo i tak tutaj chciałem. Kontrolę. Kody. Wrzucić. Timur. Ty się werbujesz w ramach. No trudno. Dostaniesz trochę, ale. Ale musimy się zwerbować troszeczkę. Dobra, mamy tak. Tych. Wnioski strzelające mamy, podstawowe mamy. Tu będzie wiedźma. Te mamy. Blast Sledcy. Pytanie, czy potrzebujemy gromy? Szczerze, że chyba nie do końca. Można by Legion Gryfa, kurde. Jabnąć jedną jednostkę. A tak o. Miałem go nie ten. Nie. Nie robić tej konnicy, ale. Ale zróbmy. Dobra. Tu jeszcze dwie tury, no ogólnie. Delikatnie, delikatnie. Tutaj jeszcze jedna tura. Także siedzimy wszyscy. Wszyscy się, kurde, oprócz Pawli. Wszyscy się werbują. Ale dobrze, przynajmniej nas, kurde, to znaczy, że nas stać na werbunek. Dobra. I my tu, agresja, dalekowidzenie. Domu szósta. Hit. Skrzynia map. Super. Ten homo szósta jest naprawdę, kurde, dobry. Dobra, zaraz trzeba będzie go dać komuś. Tylko czekam na Jewgenija i na Borysa. Borys jeszcze ile będzie siedział? Turę. No, dobra. Kasienika siedzi tu. No, chyba, że Kasienika wyjdzie w tryb pierniczania. Tutaj musiałbym podejść. Wiem, że to wtargnięcie, ale to nie szkodzi. Tak, idziemy tu. Siemano. Krytyczna porażka. Po prostu. Bez komentarza. Kolejna troli. Tutaj fort. W mściwych wzgórzach. Mamy drogę chłodu. Tak, musimy się tutaj, kurde, rozwijać cały czas, żeby to szybciej szło. W Polanie Zagłady jest to w rzece. Dobra. Wybrzeże Popiołu. Ze wszystkich budynków plus 10. No można. Myszołowy, okej. Okay. Tak, wszyscy? Miejmy nadzieję. Tak. Dobra, zobaczmy, co się wydarzy. Ja mam nadzieję, że Matka Ostanka da radę zaraz to piętno. Ponęty, tak? Piętno ponęty? Nie. Ponętne piętno? Zobaczmy. Teraz jak się nazywa. Wygnańcy coś biegają tam. Zachowacze, krwawe ręce. Horda dekadencji. No nie zamarzniętego miasta, pomysł. Krwawa walka, słuchajcie, jest wciągnięte tu. Jak to jest możliwe? Oni też mają w takim układzie możliwość? Ale może się skonfederowali. Kurczę, umysł dla Timura. Dobra. Jest. No i właśnie, Timur, sorry, ale. Zresztą nie, bo to nie był Timur. To byłeś ty, mój miły. Wiesz, jak jest. No. Borys, kurde. Umiejętności zadania. To jeszcze zadanka. Nie, masz? Nie, nie masz. Okej. Okay. Ja mam szósta na razie sobie weź. Broń.
już suna, no to właśnie. Ostrze. Okruchów. Tak? Mhm. Tak, przeciw dużym przeciwnikom, to są twoje. Okej, okay. Talizman. Talizmany. Ochrony, zguba smoków. Te zguba smoków może też nie być głupia. Ochrona w zwarciu oraz odporność na obrażenia. To będzie dobra sprawa. I zaklęty przedmiot. Święte Januszki, regeneracja. Chociaż wydaje mi się, że ty masz regenerację. Utrzymanie dla jeźdźców. Tak, niewrażliwość na chaos. Super. Zwycięstwo nad Kornem masz. Masz budowniczego, wpływ aury postaci, dyscypliny. Koszty prośby o armię, mniejsze doświadczenie jednostek, zasięg na mapie kampanii. Masz koszty werbunku, to jest trochę już bez sensu, no ale dobra. Blizna, wytrzymałość, no tragedii nie ma, no. Na 11 levelu niestety zginąłeś, no ale dobra. No i za turę będziesz prawie że gotowy. No i kurde, idziemy tam na niego. Konstantyn już jest gotowy i dobrze. I ortodoksy. Tu mamy kurde cytadelę. Garnizonową, tylko to jest na trzecim levelu dopiero, więc rzućmy to. No niestety, wszędzie kurde mury. Te mury tak naprawdę za dużo też nie dają, więc... Prag. Rozwój. Koszty budowy dla wszystkich budynków, super. Kontrola. Tu mamy pieniądze. W razie dajmy kontrolę, w ogóle wzrasta kurde nam spaczenie cały czas. I tyle, tu jest piekielna otchłań. Tutaj nie zbieram podatków. Mógłbym. Jajko, jajko. Też mury na razie wrzucimy po prostu i tyle. Wislewie. O, tu pieniądze polecą. W Rengradzie, przepraszam, nie w Kislewie. Wpływ z opłat handlowych. To ze wszystkich budynków tutaj, tak. Chociaż zaraz zobaczymy. Jeszcze może coś wrzucimy. Wyczerpanie z powodu żeglugi na otwartym morzu przy rafach frakcyjnie. Koszty budowy dla portów frakcyjnie. Tak w zwarciu na morzu. Super. Wyczerpnice, utrzymanie dla sali bojowych małych gromów. Poziom werbowanych bohaterów i lordów plus 2 w lokalnej prowincji. W razie dajmy to. Kontrola i garnizon lepszy. Megit. Znaczy, w sumie zamiast tego mógłbym wstawić mury. Lepszone pociski. Ten. Bardziej byśmy byli chyba obronieni, zwłaszcza, że i tak na razie pieniędzy aż tak nie potrzebujemy, ani walki na morzu. To mnie wkurza. Dobra, kliknijmy to, bo już nie chcę mieć tutaj tysięcy. 10 tysięcy tylko mamy. No kurde. Dobra, baba. Baba, ty jesteś gotowa. Czarna kolumna. Można by ich, kurde, jeszcze raz tu dziabnąć. Pyrusowe zwycięstwo znowu. O kurde. Wojownicy chaosu. Tu jest kurde Malekit osobisty. Nie bardzo wiem, czy chcę to rozrobić, taką akcję. Miałem was w ogóle usunąć stąd. Chociaż wiecie co? Nie, dobra. W dupce. Idźmy tutaj. Idźmy na tę misję. Też nie. Wolnoksięska ponęta. No, rozegrajmy to. Tak, wiem, że muszę kurde zrobić
błogosławieństwa i czary mary, ale widzę, że tutaj i tak nie mogłem tego użyć. Sobie. A no właśnie, bo to jest zasadzka. To jest spoko sprawa też w sumie. Ta zlurowała. No to mamy to, tylko że to jest kurde po angielsku napisane. Czemu? Nie wiem. Znaczy ja wiem, że z jakiegoś moda niestety, no ale jakby to jest główna misja, a nie jakaś z moda misja, nie? Warto pamiętać, że nie należy ufać słowom wiedźmy. O kurde, już napierdzielamy. Atakuj. Tu. Miśki jedne, miśki drugie. Pająk. Jeden pająk, drugi. Atakować. Rzućmy to, rzućmy to. Atakujmy tu, ty atakuj tu, tylko tak jakoś szybko. Atakuj, no właśnie, tutaj specjalnie nie ma, kurde. Fiodora. Dobra, dobra, tutaj atakuj. Atakujmy tu. Atakujmy tam. Pytnijcie. To są ci, kurde. Brytyjczycy. Dobra, moment, bo tutaj idę w naszą stronę. Dobra, idzie w prawo. O kurde. Zwi. Tu strzelamy, tu strzelamy. Tu jest okej. Okay. Tam jest okej, okay, tu jest okej, okay, tu jest okej. Okay. Tutaj ci zniszczeni. Wiedźmia siostra próbuje zaskoczyć się z flanki. Tamtej. Bra. O, siostra wiedźma. Teraz ją tutaj, kurde, ukrócimy. Kurde, idą. Idą z tamtej, idą z tej. Wróćcie. Będę was potrzebować. Ja wiem, że z tamtej strony kurde też idą, więc... Dobra, wyjdźcie, kurde, bo naprawdę. Tu strzelamy. Bring them down, jednych tam. Okej. Okay. Gdzie ty jesteś w ogóle? A tu. Co wy robicie? Chodźcie tu. Wiem, że tam walczą, kurde, ale... Wróćcie tu, tu jest... powinno być okej. Okay. Załatw tam. Już regeneracji raczej nie. Kurcze. Omrates. Kiss the bait!
Dziabni pieseła. Kadeła oczywiście. Boba ostankia. Mamy pierdyknięcie. Czy ty zostać pokonana ta jedna ta? Nie goń już. Atakujmy tu, tu pająk idzie. Idzie mi się, kurde. Miśka jakoś trzeba powstrzymać. Pięknie. No ogólnie jest okej chyba. Tu strzelamy w miśka i wydaje mi się, że z tej perspektywy możemy w miśka strzelać. Tak. Że możemy, bo jest duży i jest ponad, nie? Tam jest kurde ta. Tu idzie kto? Saigor idzie w ogóle. Ciekawostka. Tu idzie kolejny pająk. Robimy krabopająka. Dobra, potrzebuję kogoś w miarę szybkiego, ale nie wiem, kto jest taki szybki, żeby tam pokonać, kurde, miśki. Miśki będą szybkie, choć tam Saigor jest, więc trzeba uważać. Ściągniemy tego Saigora jakoś. Wszyscy uciekają, ale a bo to na ciebie, kurde, spada. Dobra, sorry, myślałem, że mogę sobie wybrać. W sumie teraz pomyślałem sobie, że głupio zrobiłem w ramach tego, że tutaj dostanę rany i wrócę, kurde, pod pałac, gdzie Malekith siedzi. A Malekith, kurde, też ma w takim układzie, znaczy oni też mają, kurde, możliwość w takim układzie się werbować, nie? Tych lordów, kurde. Tam jeszcze akcja jest, ale tu go, bo naprawdę. Sobie regenerację. Wiedźmie i siostry zostały pokonane. Zwodnicze uroki pędzające umysły ich niewolników słabną. Ich zdezorientowani słudzy uciekają, odzyskawszy wolną wolę. Dobra. Ja tam, kurde, chodził ich ten. I napierdzielał. Czarów marów, chociaż, kurde, on mi nie pasuje trochę do tej armii, no ale dobra. Chciałem kogoś fajnego, ale wyszło jak wyszło. No ci, kurde, motłoch brytoński. Mieli też swoje miśki. Tych w ogóle. To podstawowe jednostki, nie? Znaczy, no tutaj nie są podstawowe jednostki, ale ale dobra, wiecie co? No nie, no trzeba się uzupełnić, bo i tak trochę dostaliśmy kasy. Mamy czarnąć księską ponentę. Witchcraft is but one of many ways to sway them. A bewitching lure to exploit those weak of will. Bra. W takim układzie można rzucić to, odzyski o wybraną osadę. Nie, strat na dwie tury mamy, super. Właśnie, tylko jesteśmy, kurde, tutaj.
no nie? Ale Malekith jak przyjdzie, to nas raczej nie tego, nie dziabnie. Że on się werbuje. To będzie go, kurde, pokonać w zasadce, wydaje mi się. Wykraść technologię, bo to też nie jest głupi pomysł. Tak na jednostkę. Dobra, zostawmy to na razie. W tu chciałbym kliknąć i zobaczyć. Przemian czarnej krwi. Plus 3, okej. Okay. Teraz w szczycie tytanów, no tak. Niektóre zaklęcia są w stanie uczynić. Wroga osada. Dobra, czyli wroga osada ma mniej pieniędzy. Okej. Okay. Kurde. Dobra. Duchowa esencja koszt. Jeszcze 759. Tę masę możemy dodać w sumie, żeby ktoś się ewentualnie mógł przebić. Sukcesja agonii. No dobra. Rzućmy to. I teraz tak. Kasieńka, ty tutaj jesteś. Bardzo się cieszę. Alika miała dołączyć do ciebie. Nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł, żeby go, kurde, dziabnąć tutaj. Odzyskamy. Chodni oblast, powoli. O tak, bo to jest Wolfgrad. Tak, nowochozy. Jest tu, ale mamy pokój. Ale to nie szkodzi. Tu. Blesk. No właśnie. O, tu już jest. Tu jest Timur. Borys. Ty miałeś być, kurde, w tej armii. Chociaż... Dobra. Trudno. Idź walcz z chaosem. Natomiast tu. Jeszcze jedną turę. I tutaj będzie, zamiast Timura, będzie Jewgeni. Dobra. Ty jesteś Konstantyn i Git. Poczekam jeszcze z tą wojną z Astrogotem jeszcze jedną turę. No, jeszcze jedną turę poczekamy. Na razie sobie tutaj śmiało przynosimy dochody. Dobra. Zaatakujemy w następnej turze po prostu, żeby... Nie to, żeby Talika była jakoś bliżej, ale żebym miał tam drugą armię w pobliżu mniej więcej. No, wiesz co? Chodź tutaj, pomóż. Tak sobie pomyślałem o tym, że to jest dobry pomysł. Jednak... Pawła, Kasienika... Tyle. Zobaczymy, czy matka Ostankia niby nie zostanie zaatakowana przez Malekitha, chociaż nie powinna. Bo tam... On nie ma takiej armii, a garnizon nie wyskoczy tak daleko. A Green dołącza do armii. Właśnie to mnie interesuje. Idę tu. Idę tu i z Malek... Ty poszedłeś w zasadzkę. Reicha nie ma. Faktu o nieagresję ze mną. Okej. Okay. Nie lubią nas, bo co? Nie wiadomo. Siły do ataku. Okej. Okay. Sługa. No. Okej. No my oczywiście tutaj nie idziemy. W tym kierunku idziemy do... Idziemy, kurde, w zasadzkę. Uzupełnimy się. A jak ktoś wpadnie w zasadzkę, to wpadnie.
Tak, wiem, że już godzinka już jest. Już godzinka już. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Weaver of the Frosts. Lepiej w bitwie już w tym momencie. Eliksir leczniczy. Nie jest to głupi pomysł wcale. Klątwa kanibalizmu uzupełnia straty przez 10 tur. To jest dobra sprawa. Kurde, idziemy. Arganet, chyba że kurde tędy. No, zostawimy tę wyspę na razie. Niech baba Ostankia. O, baba. Dobra, Italika. Łączysz, to łączysz, okej. Okay. Talizmany. Z kim ty masz wojnę? Tylko z nimi. Partnerzy handlowi, występ apokalipsy. No właśnie, pytanie, czy oni wejdą tu, bo oni mają sojusz. Skurczysyny. Tak. Zróbmy zwycięstwo oczywiście. Na razie to sobie klikniemy okrąż, bo tę bitwę, jak się domyślicie, rozegramy sobie w następnym odcinku. Natomiast jest Konstantyn tu. Musimy odbić to. Pewne zwycięstwo w tym momencie nasze. Można by to kurde wziąć automatycznie nawet. No, tak myślałem, że nie będzie aż takich dużych strat. To jest po prostu okupacja. Oczywiście to zostało zmniejszone niestety, z każdą okupacją po prostu to się zmniejsza. Borys. Właśnie. Jesteś tu. A sporo będziemy kurde mieć tych bitew. 80% na tę szansę na zasadzkę. Co ty masz kurde za możliwości, powiedz. Dobra. Timur. Timur, ty też jesteś gotowy, nie? Tak. Oczyścimy sobie Prag. Plus 22. Tu. Aha, bo ty się kurde tutaj z... no. Jesteś ranna. Moja miła. Tury. Jedną turę Ewgenii. Akurat Ewgenii sobie kurde przyjdzie tutaj. No już trudno. Zamienimy się. Chyba, że tutaj do Ewgenii, tak. Do Ewgenii damy tę czarodziejkę, bo tutaj ma Irienę. Jaki mamy dwie rydwany. Okej. Okay. Kurde, tu przejęliśmy, tu przejęliśmy. Pawła też, no i właśnie, kurde, także szybka tura. Szybka tura, no jeszcze nie kończymy tej tury, ale wszystkie rozkazy zostały wydane. Tu jest Kislev. Minus 600. No ale 15 tysięcy mamy. Dobra, zostawmy to na razie. Bo jeszcze parę rzeczy się tam, z tego co wiem, robi za Wastra i Witewo. Z Witewą. Myślę, że Zewastra będzie w pierwszej kolejności. Jabnięta. No i dobra. Kochani, w takim układzie. Mamy tę bitwę. No i w sumie tylko. Bo tutaj myślałem, że też będziemy mieć, ale nie mamy. Dokładnie. Nagły atak, elegancko. Dobra, to będzie ultra ważne. Tu jest specjalista wieszcz, szalony wzrok. Tak. Ty moja miła, kąsasz wiatrem, tu. Magiczne posiłki, skrzydła szybkości. Mentor. Wyszukuj. No, drużyna słów mamy tych. Kurde, fajna tu jest armia całkiem. Także zobaczymy. No znowu mamy wojnę z nimi. Także miejmy nadzieję, że damy radę. Tu się budujemy. Mury, jedne, drugie, wszędzie mury mamy.
Znaczy no. I mam nadzieję, że będziemy mieć pieniądze. Czy mógłbym w sumie w piekielne otchłani w sumie wrzucić trochę? Mieli minus 200. No, tak zrobimy, zwłaszcza, że tam kolejne budynki się budują i jeszcze zanim skończymy szybciuteńko, zobaczmy, czy szlachta ryba Albarasu. Oni mają wojnę z Bordlu. Brawo. Wojny mają. Neutralny do minus 3 idzie. No tu jest niby jakiś pieniądz. Nie będzie ten traktat warty. 134, tak? Nie, 178 nasze przewidywane dochody. No to by nas, kurde... Mamy niezawodność. A, bo mamy, kurcze... Zaatakowaliśmy tego Astrogota i kazaliśmy im łączyć się z tymi. Co za masakra. Minus stówka. No i spoko. Dobra. Także mamy na 120 tur. Jeszcze pieniędzy. Nie, no wiadomo, że tutaj będziemy jeszcze ograbiać, brać pieniądze, w sensie ten przejmować, więc powinno być ok. Nowochozy, plesk, tu wszystko trzeba będzie zniszczyć. Także Timur prawdopodobnie gdzieś pójdzie tu, tu. Kasienika tu potem. Tu jakoś takie rzeczy. No właśnie nie wiem, czy będziemy brać to. Wydaje mi się, że Karakadrak jeszcze też. Tę całą Góry Helu. Brand. Że nie Scar Brand. Chociaż pewnie też gdzieś, kurde, będzie. Wy natomiast, kurde, tutaj co wy macie? Wojny z nimi. Nie mamy wojny z tobą jeszcze. Ale to jest moment w sumie. Dobrze, walczcie sobie tutaj. Dobra, kochani, kończę. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku mam nadzieję, że tutaj coś porobimy też. Mam nadzieję, że Pawła dołączy do nas i tutaj będziemy mieć większą przewagę. Także chcę po prostu zniszczyć elfy, zniszczyć, kurde, Hordę Dekadencji. No i wtedy... Nie wiem właśnie, czy Pawła wtedy nie ruszy, kurde, też w stronę... Może jakoś z tej strony... Wiecie, zaczniemy jakoś niszczyć, czy coś. Mordece przeklęte, skurczybyki. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.